Witam serdecznie wszystkich na kolejnym odcinku w systemie miłości. Od razu może pomódlmy się za wszystkich potrzebujących, którzy proszą, a my czasami zapominamy nazwiska, sytuacje i tak dalej. Nie musimy tego wszystkiego pamiętać, ale ogólnie intencje mamy i przypominamy sobie, dlatego się modlimy o tych, o których już zapomnieliśmy się modlić, którzy są w potrzebie aktualnie za Ukrainę, za Rosję, za wszystkie parlamenty, a szczególnie ten brukselski, który sfiksował już do reszty. Trzeba wymienić kadry. Modlmy się o to, żeby przyszli inni ludzie, bo tamci wybrani przez ego nie nadają się po prostu. To widać, jak źle traktują Polskę, źle traktują Węgry i inne kraje. Zebrała się elita embrionów i podskakuje. Nie wiadomo dlaczego. Bo im tak dobrze. Bo kochają siebie. Kochają swój intelekt, swoje wybujałe myśli, swoje potrzeby, swoje frustracje też kochają i wyżywają się na innych przez to. Sami nic nie osiągnęli, a próbują innych przydeptać. To tak właśnie jest. Módlmy się za wszystkich aniołów, którzy żyją na tym świecie, w galaktykach, w różnych miejscach tych galaktyk, na różnych planetach, którzy też potrzebują, bo wszyscy wyszli z nieba i wszyscy mają problem ze swoją miłością egoistyczną. Dopiero jak odpuszczą sobie tą miłość do siebie, tak ojciec mówił, dlatego ten czyściec trwa w nieskończoność, bo nie odpuszczają. Widzą siebie, widzą swój kraj, widzą swoje granice, widzą swoje imperium, widzą swoje podwórko, swoje ego i swoją złość wewnętrzną, którą chcą przerzucić na innych. Tak nie powinno być. Trzeba inaczej do tego podchodzić duchowo, w systemie miłości. Nie ma duchowości, no to jest, jak to mówią dzisiaj tym językiem, rozpierducha. I taka jest Bruksela właśnie. Ten cały parlament to się nadaje do wymiany. Całkowicie. Nie mówię, że tam mają być kardynałowie rządzić. Nie, to już było. Takie rzeczy już były, więc to nie. Muszą ludzie uduchowieni być po prostu, którzy tęsknią za prawdą, za dobrym, za dobrą ekonomią dla każdego państwa. Mają pomagać, a nie nękać. Czepią się niektórzy czegoś i potem nie mogą odpuścić sobie. No dobrze, to módlmy się. Święty Michale Archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchroń nas przed demonem zła, któż jak Bóg jest dobry, mocny i w miłości nieskończony. Tutaj pokazuję wam książkę, ona tutaj jest, pod filmem jest już link, pod moim filmem jest już link, można sobie ją kupić, aby ktoś chciał. To jest Maciej Balcerowicz. Tego w szkole ci nie powiedzą, Nina. On opowiada o swoim życiu, o swojej karierze, jaką robił, o swoim odejściu od Boga, jak był ateistą, jak sobie używał życia. No, ale coś tam tliło w nim duchowego i przełamywał pewne sprawy. W końcu przełamał. Dużo rzeczy się dowiadywał z różnych książek, ale dopiero system miłości. Jest tutaj logo również systemu miłości. Jakby to dało mu tą pełnię wiedzy, którą mu brakowało z różnych dziedzin, zwłaszcza duchowych. I tutaj mu się wszystko jakby poukładało, bo taką wiedzę mamy od ojca Pio. I to jest prawdziwa wiedza. A ta ezoteryczna, no można zapomnieć o niej. Ona nic nie daje. Poza tym ta wiedza jest... To nie jest wiedza, to jest wymyślanie. Tak samo jak w tej Brukseli wymyślają głupoty, tak samo ezoterycy wymyślają głupoty. No i tyle. Dobrze, to czytam wam coś jeszcze.
Bóg obdarza człowieka przyjemnościami ciała i ducha. Wszystkie kwiaty tego świata to potwierdzają i wszystkie szlachetne myśli o tym nas przekonują. Sztuka i aktorstwo indywidualne, jakie uprawiamy co dzień, są przejawem szczęścia. Kreacja życia na zewnątrz i do wewnątrz nie mają innego celu poza tym, aby przez formę wywołać efekt zadowolenia, szczęścia albo uwielbienia. Taka jest droga duchowości. To czytam wam z drugiego mojego tomu. Każde stworzenie stworzone chce się przypodobać życiu, świadomości, Bogu. A Bóg chce się przypodobać nam. Taka gra miłosna. Nam, stworzeniu. To proste. Jednak okazuje się, że ze względu na ogromne problemy materialistyczne, filozofii bytu, ciągle oddala się od nas prawdziwa moc życia, pochodząca od duszy. Zapominamy o duszy i nasze siły gasną. Coraz więcej tworzymy zamienników i pocieszaczy, czyli bawimy się techniką, by sobie zrekompensować braki duszy. Tak mają naukowcy na ogół. Zaangażują swój umysł, serce w technikę, w poznawanie jakiejś tam przestrzeni wiedzy i na tym się kończy ich duchowość. I muszą się znowu urodzić, potem już nie wiadomo, kim będą, czy naukowcami, czy ślepcami. Dlatego tak ciężko się im zbawić, a teraz także nam. Tymczasem dusza ma wszystkie możliwości, o jakich tylko zapragniemy. Jednak dusza poszła w odstawkę. Szczególnie w Parlamencie Europejskim i we wszystkich parlamentach lewackich. Dusza poszła w odstawkę, niestety. W prawicowych też, w Kościele też, tak naprawdę. No tam jest troszkę może więcej, ale ojciec mówi, że Kościół upadł. Już nie ma duchowości, jest tylko forma. Została forma. Czytam dalej. Serce jest magiczne. Wszystkim potrafi żyć, życzyć jak najlepiej. Umie sprawić, aby innym było radośnie i miło. Cud wrażliwego serca. Czy jest coś ukochańszego? Nie, bo serce to dusza od Boga. Żaden inżynier czy naukowiec nie zmontował nam duszy. Dusza to boskość od Boga. Jakkolwiek go sobie teraz wyobrażamy, życie w kosmosie komplikuje nam poznanie własnej duszy. Często nawet nie wiemy, że ją posiadamy. To jest największa manipulacja wyższych cywilizacji wobec nas. Robią wszystko, abyśmy nie wiedzieli, czym jest dusza, kim naprawdę jesteśmy. Tak jak władza w Brukseli. To jest właśnie taka wyższa władza nad państwami suwerennymi. No tak przynajmniej chcą zrobić federację jeszcze w dodatku. I oni chcą rządzić i zrobić wszystko, abyśmy nie wiedzieli, że mamy duszę. No to przecież widać po ich wszystkich wystąpieniach. Tam tych wszystkich ludzi można bardzo łatwo zidentyfikować i ocenić, że są w powijakach. Może coś tam wiedzą, ale co oni wiedzą? Ekonomii trochę. Nawet historii Polski nie znają. Przecież no to wstyd po prostu jest. Na takich urzędach, bo nie musimy znać wszystkiego przecież, no ale jak już tam się jest, to powinno się być bardzo, bardzo obiektywnym. Ale lewactwo nie jest obiektywne, tylko subiektywne. Zniża loty naszych myśli, naszych uczuć, naszej wrażliwości do poziomu materialistycznego i terrorystycznego. Bo nasze emocje służą im dla niezłej zabawy przy utrzymywaniu tego życia bez świadomości, transcendencji, bez Boga. Tam wszystko się dzieje bez Boga. Oni są bogami, robią się bogami. No i dlatego będą musieli wrócić. Może nie wszyscy. Ale za jakiś czas, jeśli się przemienią w miłość, w obiektywizm,
w uniwersalizm, nie w miłość własną, to wrócą do Boga, do nieba, do życia wiecznego. Jeszcze wam wiersz przeczytam mój. Skąd i dokąd, taki mi się tu napatoczył, po kolei czytam. Dokąd pędzi ruch? Jak rozwija się uczucie? Czym jest mała i duża nadzieja? Na czym polega błąd? Czym jest groźba rozczarowań? Kto wyznacza łańcuchy wiedzy? Na jakich zakrętach życia jest zapisana prawda? Oto niepokój, jaki sobie z trudem zadaję. Ty jednak jesteś blisko. Bóg jest blisko naszej duszy, ale mamy powłokę, przez którą nie możemy się z Nim komunikować, czyli ciało. I nigdy się nie skomunikujemy z Bogiem. Choćbyś 100 tysięcy komunii przyjął, czy przyjęła, choćbyś był kapłanem, arcykapłanem i papieżem, i tak umrzesz i nic nie będziesz wiedział. Papież też nic nie wie, tak samo jak naukowiec nic nie wie. To tylko tradycja, pewna historia. Jeszcze oczywiście to wszystko jest nadbudowane, rozbudowane i zakłamane. To tworzy religię właśnie. Uniwersalizm duchowy jest inny, jest czysty, piękny, nie komplikuje nic, dąży do Boga i do wieczności i tyle. I sugeruje się tylko dwoma przykazaniami miłości, Boga i bliźniego. No a to wszystko oczywiście jest miłość do świata, do przemiany tego świata, żeby się wszystko przewaliło do nieba. No i się przewali kiedyś. Jeszcze myśl jakaś? W krótkim pojęciu, może i w krótkim, bo życie ludzkie jest krótkie. W ludzkim pojęciu wszechświat miał początek. Owszem, widzimy, jak powstają gwiazdy w mateczniku mgławic gazowych, potem planety i jak się w końcu zapadają i niszczą, obracają się znów w pył. Teraz dodają, że nasza galaktyka się zderzy z inną galaktyką. Jeszcze tam ileś 100 tysięcy lat świetnych, czy tam ileś za tyle właśnie. No są, zderzają się galaktyki, jakoś tam obserwują tymi teleskopami elektronowymi i innymi. Ale to są takie ogromne dziury, że po prostu z planety się nie zderzają ani Słońca, tylko tak przechodzą przez siebie, jak sito. Zastanawiamy się, jak to mogło wszystko się kiedyś zacząć. Dla mnie wszechświat istniał jako idea zawsze, ponieważ to Bóg stworzył wszechświat, ale nie ten oczywiście, który teraz widzimy, wszechświat duchowy. I to wszystko było odbiciem, jest odbiciem tylko niedoskonałym. Tak jak nasze ciało jest odbiciem niebiańskiego ciała, jest niedoskonałe. Jest nim niebo, inni tylko nieudolnie kopiują pomysły Boga. Nasz wszechświat, ten, którego doznajemy, jest tylko odbiciem tamtego duchowego, czystego. Obecnie jest kreacją aniołów, którzy powychodzili z nieba. W tym wszechświecie właśnie żyjemy. Galaktyki materialne gasną, zderzają się, rozpadają w końcu. W niebie coś takiego nie zachodzi, bo tam nie ma żadnej mechaniki kwantowej, ani światła, ani promieniowania kosmicznego. Ten proces upadania światów materialnych jest prawie odwieczny. Upadek materii, czyli jej ciągła przemiana, dzieje się we wszystkich wszechświatach fizycznych, które widzimy i znamy, oraz w tych, których nie znamy i o których nawet nie mamy pojęcia, że istnieją. Tak są daleko. Nigdy ich nie poznamy. A oni nigdy nas nie poznają. I niebo jest tak potężne, tak wielkie, jak ojciec mówi, że całą wieczność będziemy poznawać i nigdy nie poznamy do końca nieba, bo zawsze będzie jakiś nowy horyzont. No to jest piękne. Nigdy się nie będziemy nudzić. W światach o wyższych częstotliwościach drgań tak samo następuje zapaść. Tylko niebo u Boga jest niezmienne. Trzeba do niego dążyć. Taki jest nasz cel. Wydostać się z sieci kosmosu do wolnego oceanu miłości, którym jest wieczne niebo. I Jezus o tym opowiadał. Ojciec Pio, święty Franciszek, święci też, chociaż widzicie, nie mogli wtedy powiedzieć, była cenzura straszna. Dlatego święty Jan Krzyży, ojciec Pio, mówił, żeby pisz już, ale już nie to, co było, już inne rzeczy pisz.
żeby to było coś nowego już. Nie wlewa, tak jest napisane nawet w tej Biblii, nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków, bo popękają. Dlatego ja bym mówił takim biskupom, kardynałom czy papieżowi o takich sprawach, to by popękał po prostu. Rozsadziłoby go w tych ornatach, w tych wszystkich fatałaszkach i na tych wózkach Franciszek teraz jeździ. Też by się przewrócił, jakby to słyszał. Zemdlałby. No ale trudno, no to prawdy nie trzeba się bać. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, przewróci, pękniecie z prawdy. Ci, którzy są zakłamani oczywiście, czyli religie, filozofie, lewactwo, ateizm, ideologie faszystowskie i inne, putinowskie, amerykańskie, jakiekolwiek. Jeszcze jedna myśl. Żyć, myśleć, cieszyć się i wielbić piękno jest przeznaczeniem ludzi na ziemi, również na ziemi, bo tak jest w niebie. Składa się to na miłość do wszystkich, w tym do Boga, ale najpiękniejsze piękno znajduje się w niebie. Czasem to ziemskie piękno nas zaślepia tak bardzo, że po śmierci znów chcemy je tutaj przeżywać. I wracamy, inkarnujemy się z powrotem. Jest nasza wieczna, mamy oczy ziemskie i oczy duszy. Lepiej używać oczu duszy. Wtedy pewniejsza jest nasza wieczna przyszłość. Jeśli będziemy tylko po ludzku patrzeć i uczyć się edukować po ludzku, szkoły kończyć, dyplomy, habilitacje, doktoraty i inne. Już nie powiem brzydko, bo to nic nikomu nie daje. To jest tylko do cywilizacji potrzebne tutaj. Te doktoraty, habilitacje i nauka cała głównie sprowadza się do techniki i do wyprodukcji broni i mordowania. No tak to wygląda ostatecznie. Nawet prąd nas zabija. Pioruny nas biją też. Zabijają gaz, który przecież jest bardzo niebezpieczny w mieszkaniach. Wystarczy rozszczelnienie butli czy czegoś, rury, już jest tragedia. Więc cała ta doktoryzacja w tego świata sprowadza się do katastrofy ostatecznie, bo wszyscy poumierają, wszystko się zepsuje, wszystkie ich wynalazki padną, wszystkie, jak jedno. Będą nowe, nowe, nowe i nowe też będą padać. Zrobią piękną bombkę, coś nawet na niej napiszą i puszczą się, rozwala od razu i niszczy wkoło budynki i zabija zwierzęta i ludzi. To po co ta nauka? Do czego ona jest potrzebna? Edukacja duchowa? Tak, ona powoduje, że będziesz kochał kwiatka, zwierzątka, będziesz dbał o to wszystko, o rodzinę, o dzieci, o mieszkanie, o żeby się dobrze ubierać, tworzyć kultury, chodzić na piękne teatry, do opery, do operetki, na jakieś koncerty wspaniałe. O, to jest kultura i tym powinno się żyć i to przypomina trochę niebo. A te wszystkie badziewia poboczne, naukowe do niczego nie prowadzą. Chociaż no, jak idziemy do teatru, to też nauka spowodowała, że są piękne mikrofony, piękne instrumenty, elektronika, to też nauka w tym kierunku jest potrzebna, ale żeby tak było, widzicie, jeden człowiek może zniszczyć cały naród, a nawet kilka narodów. Jak Hitler chciał wszystkie narody poniszczyć i zaatakował, cały świat chciałby zaatakować, ale się nie udało. Przegrał pierwszą i drugą wojnę dzięki Amerykanom oczywiście. Rosjanie by sobie nie poradzili, nie ma szans nawet. Dlatego tak nie lubią Amerykanów. Ale co to jest? To jest właśnie ta doktoryzacja tego świata. Beznadziejna. Rywalizacja materialistyczna. Kulturowo ślepa i mentalnie sfiksowana. Takie jest życie tutaj. Trzeba by to zmienić, ale jak? Siebie trzeba zmienić najpierw. Być dobrym. Dlatego ojciec mówił, że żeby pójść do nieba, wystarczy być dobrym i kochać wszystkich jednakowo, przebaczać wszystkim. No to jakbyśmy te dwie rzeczy robili, te trzy, no to już by był świat piękny. Bez bomb, bez zbrojeń, bez lęków, dużo spokoju by było, mniej pracy, wygodne życie, byśmy mogli więcej czytać, dowiadywać się o niebie, przypominać sobie niebo, śpiewać na rzecz piękna i miłości.
śpiewalibyśmy, dlaczego miłość nie jest kochana. No właściwie teraz to śpiewamy. Potem byśmy może już tak nie śpiewali, tylko byśmy kochali. Miłość kochamy. Kochamy Cię, miłość. No, tyle z tych rozważań. Jeszcze Maćkę Wam na koniec przeczytam. Marnotrawnym pojednaniem. Maciek, który jeździł również na rozmowy z ojcem Pio, on się doktoryzował, był nauczycielem również, marketingiem się zajmował, różne rzeczy robił, no a już teraz nie, teraz już myśli o niebie chyba. Marnotrawnym pojednanie. Do pojednania trzeba dwojga, jednak tego, który prosi o przebaczenie i tego, który przebacza. Syn marnotrawny przeprasza. Ojciec wychodzi do niego i przebacza. Tym, którzy nie proszą o przebaczenie, mówicie, Panie, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tym, którzy nie przebaczają, proszącym o przebaczenie, pozostaw Bogu, by ich doświadczył i skruszył. Pojednanie matki z synem. Oboje chcą, ale nie wychodzi. Oboje żyją w innych światach wartości. Pojednanie musi być tylko zgodą na współistnienie, nie przeciąganiem na swoją stronę. Zgodą na współistnienie dwóch równoległych światów, bez kompromisu, z miłością, z modlitwą o światło dla zatwardziałych. Widzicie, to lewactwo, ten ateizm niby jest taki otwarty, ale tak naprawdę on jest strasznie zamknięty. On jest tak zamknięty jak powieko na studni. Taką czapę mają na głowach. Chociaż są inteligentni i ładnie się ubierają, ładnie wyrażają. Ale to jest ciemnota, naprawdę. Anielska ciemnota. No cóż, idźmy do przodu. Aby się trochę oświecić, chociaż trochę przed śmiercią się oświecić. A nie robić kariery w parlamentach, w Brukselach i innych zagrodach. Dobra, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i pa, pa. Tutaj macie System Miłości, wiesia.pl. Tam książki można kupić. Moje dwa tomy, już niedługo będzie audiobook. To jest Ruch Systemu Miłości. No, tak sobie to funkcjonuje, jest. No, ale to dopiero w przyszłości będzie działało jakoś tak, po tym wszystkim, jak ojciec mówił. No i tu jest moje konto, jakby ktoś chciał pomagać, to bardzo proszę. Bo, jak mówię, ma być lepiej, a nie gorzej. I wszyscy powinni mieć lepiej. I taką trzeba ekonomię prowadzić, nie tylko krytykować ten rząd, bo z krytyki nic nie powstanie. Owszem, można krytykować, jak najbardziej, jak popełniają jakieś kardynalne błędy, ale skoro przecież polepszyło się, a wszyscy naganiacze prorosyjscy, pro-PO-wcy, prolewaccy krytykują jak się da, że gorzej już nie może być, jak teraz jest. No. Powinni sobie wymienić głowy i duszę oświecić i włożyć do innej głowy swojej. Może by zmądrzeli. Dobra, to trzymajcie się i pa, pa.